Cześć wszystkim, Chris Rudolph, Moc Naszych Serc. Czasami lubię nagrać taki kawałek przed jakimś naszym programem. No dzisiaj troszeczkę rzeczy się nazbierało, rzeczy, z którymi chciałbym się z Wami podzielić, więc nagrywam ten krótki filmik. Mam zamiar emitować go na swoim Facebooku i też przykleić może do jednej czy dwóch audycji, które przed nami. Na początek, jak zwykle, bardzo dziękuję, że oglądacie naszą stację, bardzo dziękuję, że oglądacie nasze programy. Dzięki za fajne wpisy, to też bardzo doceniam, czytam wszystkie. Nie na wszystkie mogę odpowiedzieć, ale no, sami rozumiecie, dużo się dzieje. No i też nieustające podziękowania dla darczyńców. Bardzo, bardzo Wam dziękuję, doceniam Wasze uznanie i to wsparcie, które no jest dosyć potrzebne, ponieważ no nie mam innych źródeł utrzymania jak tylko tego YouTube'a, który praktycznie no to są grosze jakieś, no i jakoś trzeba sobie radzić. Inna sprawa, że filmy nagrywam dla Was z potrzeby serca głównie, no ale jak jakaś pomoc się pojawi, to też bardzo, bardzo się przyda i bardzo dziękuję. Teraz duże zmiany wśród moich znajomych i przyjaciół. Mietek sprzedaje dom w okolicach Ciechocinka, bardzo piękny. Sam bym go kupił, ale akurat nie stać mnie na to. Więc to jest taka informacja, jakby może ktoś chciał się tym zainteresować, to na mojej stronie facebookowej Chris Rudolph znajdziecie piękne ogłoszenie w związku z tym domem. No i tak, Mietek przenosi się gdzieś chyba w Bieszczady, o ile dobrze wiem. A u mnie też zmiany mieszkaniowe. No, skończył mi się kontrakt na wsi na Kociewiu. A dobiega końca, właściwie z końcem miesiąca będę musiał się przeprowadzić. Już rzuciłem takie ogłoszenie, że szukam jakiegoś domku na wsi do wynajęcia. Więc może ktoś z naszych widzów coś o czymś takim wie. Tu chodzi o to, że może być to wolno stojący jakiś domek, ale też być może opieka nad jakimś domkiem fajnym, czy część domku do wynajęcia jakaś niekrępująca z fajnymi ludźmi. Jest też taka idea, żeby może wynająć jakieś takie siedlisko, gdzie można by było to urządzić na taki niewielki ośrodek rozwoju duchowego, robić tam różnego typu eventy, spotkania, warsztaty, więc jeśli ktoś z Was albo może Waszych znajomych ma takie zabudowania, takie siedlisko, to proszę napiszcie do mnie na neoland@o2.pl. No, jakiś taki w ten sposób kontakt. Najlepiej być może udałoby się coś wspólnie zrobić. No, są pewne możliwości, mam doświadczenie. Moc Naszych Serc też pewnie by się w to włączyła. No i może warto by było zorganizować jakiś nowy taki ośrodek, takie miejsce wspólnych działań, koncertów, spotkań. Więc jeśli jest takie miejsce, które czeka na zasiedlenie i ożywienie, to bardzo proszę o kontakt. Być może ktoś z zagranicy ma jakiś fajny domek w Polsce, nie korzysta na razie, nie przyjeżdża, może zechciałby wynająć na dłużej. Jeśli będzie to odpowiednia wielkość tego domku, to nawet jeśli by ten ktoś chciał przyjechać na kilka dni czy tygodni, to też możemy się dogadać. No, rzucam hasło. To chyba tyle na razie. No, będziemy nagrywali dla Was następne filmy, niedługo filmy z Mietkiem Bielakiem. No, proszę, żebyście zrozumieli, że nie możemy tych filmów produkować 20 tygodniowo. To wszystko odbywa się w swoim rytmie. No i też robimy pewnego typu premiery, czyli wstawiamy film trochę wcześniej, zanim zostanie otworzony i wyemitowany przez YouTube'a, no ale to są też takie jakieś redakcyjne potrzeby. No i chyba tyle. No. Wszystkich pozdrawiam, jeszcze raz bardzo dziękuję darczyńcom. No i jeśli możecie coś mi pomóc w sprawie tego domku, to bardzo proszę. No, są informacje i teksty też na Facebooku Chris Rudolph. Zapraszam też do oglądania naszego kanału Moc Naszych Serc, no i mojej strony Chris Rudolph Techniki Rozwoju Osobistego. 30, o ile dobrze pamiętam, maja też planuję warsztat w Gdańsku, więc wszystkich chętnych zapraszam.
na ten warsztat, a w związku z przeprowadzką niestety musiałem odwołać spotkanie rozwoju duchowego w Łodzi, które planowane było na 15. No ale sami rozumiecie, muszę teraz znaleźć sobie jakieś lokum, by do końca miesiąca przeprowadzić się z tej pięknej okolicy, w której teraz jestem. Wszystkiego najlepszego, pozdrawiam, bądźmy razem. Do zobaczenia, cześć. Witam Was serdecznie. Cieszę się, że możemy się ślicznie tutaj spotkać. Po raz pierwszy chyba z tym tematem tutaj w Wielkopolsce, w Poznaniu. Nazywam się Mieczysław Bielak. Przyjechałem w nocy z Wieszcza, 600-700 km. Chwilę się przespałem. Jeszcze tutaj nawet jak dojechałem do Was do Poznania, to na samym początku jeszcze godzinkę czy półtorej kiwnąłem w samochodzie, stąd to takie opóźnienie. Natomiast to nie przeszkadza temu, żeby mogło się tutaj fajnie podziać. Przywitała mnie przy drzwiach Agnieszka, powiedziała coś takiego: lubię Ciebie słuchać. Tak? No, wiele osób mi tak mówi, natomiast ja tutaj przyjechałem po to, żeby Wam powiedzieć, żebyście nikogo się nie słuchali, ani mnie, żebyście się nie słuchali, ani Chrisa, ani Beatki Socha, ani kogokolwiek. Możecie pewne słowa ewentualnie wziąć do siebie i przetestować w życiu, ale dla Was nikt nie może być żadnym guru poza Wami, tak? I tylko siebie i swojego wnętrza i swojego ciała macie siebie słuchać. I po to my tutaj jesteśmy, bo ten świat wygląda inaczej niż faktycznie nam się go przedstawia, niż zostaliśmy zaprogramowani, całkiem inaczej. Jesteśmy zaprogramowani po to, żeby gdzieś tam przez umysł postrzegać tą rzeczywistość, ale programy, myślę, są zawirusowane, przekłamane i my nie tak odczytujemy, jak to powinno być, żeby nam to wszystko tutaj służyło. I jeszcze jak po drodze, wczoraj wracałem z Bieszcza, bo zastanawiałem się dzisiaj, jakie to jest grono osób, ale widzę, że takie właśnie alternatywne, poszukujące, co mnie bardzo cieszy, dlatego zdejmę za chwilę tą marynarkę. Natomiast zadzwoniła pani z policji, nie? Jakieś takie dziwne numery, jakieś takie inne mają te numery. Nie wiem, czy to komórka, czy to stacjonarny. I sobie mówię, to co ja takiego zrobiłem, tak? A ona mówi, że będą w Bieszczadach, bo ja prosto z Bieszczad wracam, i że będą w swoim ośrodku, gdzieś tam jakiś mają ośrodek, 50 policjantów, turystów, na wypoczynku, znaczy się, i chcą, żeby zrobić im szkolenie. No fajnie, cieszy mnie to zaproszenie. Cieszę się, że to kobieta zaprosiła, tak? To będzie też bardzo fajne doświadczenie przemówić do 50 osób, które często, bo ten mundur to jest często skorupa, tak? I są bardzo mocno poprogramowani, przez to poblokowanie bardzo kaleczą siebie, nie mogą się jakby przejawić poprzez swoje serce i prawidłowo komunikować z otoczeniem, a przez to nieprawidłowo komunikując się z otoczeniem, przez to życie mają takie, jakie mają, i te ich rodziny też są takie, jakie są. Tam te relacje są w dużej mierze też do zharmonizowania. Z pewnością macie w rodzinach z mundurówki, szczególnie z policji, to wiecie, jak to jest. Także też takie ciekawe doświadczenie to będzie dla mnie. Więc wrócę do tego, co my tutaj robimy, kim my tutaj jesteśmy, tutaj na Ziemi. Wychodząc z fizyki, ja nie jestem fizykiem, tak, zamiłowania. Troszeczkę studiowałem fizykę i fizykę, jakiś tam dział fizyki chaosu. Jestem ekonomistą z wykształcenia. Natomiast moja rola to jest podprowadzić ludzi do pewnego miejsca po to, żeby jeszcze podprowadzić, mówiąc, do ich umysłów. Ja mówię też i do waszych serc i odczuwacie też mój głos no to jak do was mówię, macie to w odczuciach, ale mówię pewnymi argumentami dla umysłu. Cały ten transurfing to jest też pewna koncepcja związana z umysłem, którą także należy w pewnym momencie odrzucić, ale do pewnego momentu jest to bardzo użyteczne narzędzie. Więc moja rola doprowadzić do pewnego poziomu, a potem już każdy ten skok kwantowy musi dokonać sam. I tu nikt za nas nic nie zrobi, natomiast wiedza, alternatywna wiedza jest potrzebna.
I stąd tutaj gdzieś u mnie się pojawiła ta wielka potrzeba mówienia o tym, tak? I tak to teraz bardzo fajnie płynie. Korzystam z to, że ten transurfing i te przepływy działają, o czym będę mówił, i daleko, to ja doświadczam tego w swoim życiu. I to życie, szczególnie w ostatnim roku, dwóch, zmieniło się bardzo, bardzo pozytywnie i sprawia mi dużo radości. Pojawiło się dużo dostatków i to mnie tak bardzo, bardzo też cieszy. Dlatego mówię z poziomu doświadczenia i praktyki, a nie będę mówił o jakiejś tam teorii gdzieś tam wyczytanej. W ogóle mój umysł na teorię zamknął się gdzieś tam w 95 lub 96 roku, będąc na studiach, nie mogłem już dalej się uczyć. Nie wchłaniałem nic z tej wiedzy ekonomicznej, ekonometrycznej, mikro, makroekonomii. Pewne wsparcie, można by było to nazwać opieką ojca, matki, w sensie wyższej istoty duchowej i matki ziemi, spowodowały, że gdzieś tam tę uczelnię ukończyłem, jakiś tam tytuł magistra, rozpoczęty doktorat, ale w ogóle już mnie to nie pasjonowało. Studia skończyłem, nigdy dyplomu, tak jak tam już mówiłem na nagraniach, nigdy go nie użyłem w życiu. Zawsze jako wolny strzelec, zawsze szukałem możliwości wyrażenia siebie bez jakichś takich uwarunkowań, takich, które by krępowały moje ruchy, więc nigdy praktycznie nad sobą jakiegoś kierownika, czy dyrektora, czy ładu korporacyjnego. Może gdzieś lekko liźnięte w jakichś tam ubezpieczeniach, ale tak to nie. Czułem zawsze wielką potrzebę wolności, bo dopiero w tej wolności możemy się w pełni, prawidłowo, w pełni wyrażać. Więc wrócę, zacznę od fizyki. Jest coś takiego jak jednorodna teoria pola, którą w takim dużym skrócie i dużym uproszczeniu, to jest taka moja definicja, ja w praktyce zajmuję się tak zwaną łopatologią stosowaną. Łopatologia stosowana to zamiana tego, co trudne, w taki przekaz, aby było to zrozumiałe dla laika. Więc dlatego też to, co mówię, czy to, co rysuję, a wiem, że obraz jest równy tysiącom słów, więc często posługuję się kilkoma obrazami, żeby lepiej to wszystko się poukładało. Więc jednorodna teoria pola. Ona mówi o tym, że wszystko jest z jednego urodzone. Jednorodna, z jednego urodzone. Z jednego źródła, z jednego prapoczątku, z jedni wszystko jest. Wy jesteście też częścią tej jedni. I w tej rzeczywistości, w jakiej tutaj, to jest tak naprawdę rzeczywistość holograficzna, to w tej rzeczywistości wy dla siebie jesteście najważniejsi, dlatego że jesteście dla siebie jedyni prawdziwi. Jesteście jedyni prawdziwi. Od was wszystko się zaczęło, jesteście wszystkim i wszystko jest wami. I w momencie, gdy prawidłowo zastosujemy tą jednorodną teorię pola w swoim życiu, zaczniemy to przejawiać, z tym emanować, pojawią się pewne prądy, pewne strumienie energii, pewne prądy wznoszące. Ja mówię o tych prądach w czasie, gdy mówiłem o surfingu, o szybowaniu, o dryfowaniu, o nadprzewodnictwie. Są to pewne takie warunki, które są obok nas, w zasięgu ręki każdego z nas, gdzie te prądy mogą pozwalać nam płynąć przez życie z lekkością i wyrażać się i cieszyć się po prostu życiem. My jesteśmy tutaj po to, żeby się bawić, żeby się cieszyć, żeby się radować, żeby żyć w dostatku wszystkiego, co jest wam potrzebne. Natomiast obudziliśmy się, jak to Chris powiedział, właśnie w takim jakby więzieniu. Ja troszeczkę o tym za chwilę zacznę mówić, ale tak. Czyli jednorodna teoria pola mówi o tym, że wszystko jest jednego urodzone. Wy jesteście częścią tego jednego. Jesteście jednocześnie wszystkim, a wszystko jest wami. Będąc jednością, wy, będąc jednością ze wszystkich, potrzebowaliście pewnych doświadczeń, bo będąc w jedności, a cały czas ta wyższa część was potrzebuje zbierać pewne informacje, zbierać pewne doświadczenia. Wydzieliliście się z tej jedności, ze wszystkiego, wydzieliliście kawałek siebie. Tak? Tych kawałków siebie jest nieskończona ilość, ale wy w tej chwili jesteście kawałeczkiem
siebie jako większej całości. Jesteście oceanem, ale w tej chwili jesteście kropelką, która przynależy do tego oceanu, ale ten ocean należy też i przynależy także i do was. Jesteście wszystkim, wydzieliliście się na pewien doświadczeń i teraz tak, żeby te doświadczenia były pełniejsze, trzeba było stworzyć świat dualny, świat biegunowy. I w takim świecie właśnie, tutaj w tych ciałach, nasze istoty, części duchowe się tutaj urodziły i trafiły do pewnych takich, w pewne takie okoliczności, w pewne takie realia. Każdy z was wybrał sobie coś. Wy sami sobie to doświadczenie wybraliście. Tutaj nakieruję. Mówię po to, że w taki sposób, żebyście nie mieli do nikogo pretensji, że ktoś za was coś zrobił, że ktoś za was coś wybrał, że podjął jakąś decyzję, która niekoniecznie wam służy. Nie, to wszystko jakieś takie oceny, pretensje, żale, do kogoś to wszystko jest z umysłu, a kierując się umysłem w tej rzeczywistości, to nic dobrego z tego nie wyjdzie. Wiedzcie, że wszystko sami wybraliście. Chodzi o to, że i też cały czas będziecie sami wybierać, tylko chodzi o to, żeby te wybory były świadome, żeby wam służyły. Dla tych doświadczeń wybraliście sobie taką rzeczywistość, ten kolor skóry, tą planetę, ten kolor skóry, ten kraj, ten naród, takich rodziców, takie realia jakieś takie związane z materią, z wykształceniem, z jakąś koncepcją religijną. I doświadczyliście już przez te ostatnie kilkadziesiąt lat w życiu i plusów, i minusów, tak? Wiecie już, jak co smakuje i chcecie pewnie usprawnić swoje życie, żeby dokonywać lepszych wyborów, czyli żeby to życie było w kwestiach, czy to materialnych, pełniejsze, dostatnie, bardziej, czy to w kwestiach relacji międzyludzkich, partnerskich relacji, czy to w kwestiach zdrowotnych, żeby było też pełne, żeby wszystko wam służyło, żeby wszystko wam wspierało. Tak? Jesteście tu chyba po to, bo może dotychczasowe te sposoby życia, o których mówiła religia, w formie 10 przykazań, 5 kościelnych, czy tam jakieś inne filozofie, może nie do końca dały wam oczekiwane owoce, tak? I jakby jesteście dalej w poszukiwaniu. Ufam, że z tej prelekcji, z tego spotkania weźmiecie coś dla siebie, zostaje to archiwizowane. Pewnie za jakiś czas Chris wypuści to w formie filmu i po prostu no, korzystajcie. Moją rolą jest, aby to przekazywać jak najdalej. Cieszy mnie to bardzo, jak mogę mówić do ludzi. A jeszcze bardziej będą cieszyły mnie owoce w waszym życiu, przy czym nie mam oczekiwań, że wy to zastosujecie. Tak? Każde oczekiwanie, gdybym miał, że to zastosujecie, że się u was sprawdzi, albo czy nie zastosujecie, każde oczekiwanie byłoby dla mnie, prędzej czy później mogłoby wywołać frustrację, bo taka jest zasada, zależność, oczekiwanie zawsze wywołuje frustrację. Już nie mam oczekiwań, żyję w totalnie nielogicznym świecie, do tego nie jest łatwo też żyć, szczególnie osobom, które są w umyśle, totalnie nie rozumieją mnie. Uważają mnie za wariata, gdzieś tam rodzina może już nie może, wypisała mnie z rodziny. Co nie zmienia faktu, że moja rodzina się powiększyła, bo tych istot takich, gdzie te dusze są sobie bliskie, jest tak dużo w każdym zakątku Polski i gdziekolwiek gdzieś tam wchodzę ze względu na tą moją baranią czuprynę, w jakiś sposób jestem rozpoznawalny i zawsze w taki bardzo miły sposób. Zobaczymy, jak to będzie po wykładzie z policjantami. I cóż, mam się dobrze, tak? Życie mnie cieszy, jak nigdy, tak dobrze się mam i tyle radości mi sprawia i tyle smaków. Gdybym tu dzisiaj nie przyjechał, to dalej bym gdzieś tam kwiatki sadził, czy krzaczki przygotowywał w Bieszczadach. Zapraszam was na festiwal wdzięczności. Wdzięczności dla Nowej Ziemi w dniach 23, 24, 25 lipiec w Bieszczadach. Będziemy już ze Stefanem około 2 tygodni wcześniej. Tam będzie indiańskie lato w Bieszczadach od chyba 13 lipca do 23 lipca.
I teraz tak, czyli zaczęliśmy od jednorodnej teorii pola, że wszyscy jesteśmy wszystkim, ale wy jesteście dla siebie najważniejsi. Najważniejsi, ale w taki sposób, że jedyni prawdziwi, a wszystko to, co widzicie poprzez swoje zmysłowe tutaj oczy, to jest to rzeczywistość holograficzna. I w tej rzeczywistości holograficznej wchodzimy w interakcję z innymi ludźmi, z innymi istotami. Te inne istoty, chodzi o to, żeby też już dalej postrzegać w komunikacji, w tych interakcjach jako samych siebie. Jako samych siebie. Tak? Że że oni są wami, wy jesteście nimi. I tutaj jest sztuką, aby teraz będzie taki przełomowy moment dla was, bo po prostu ja wam przekażę pewne informacje, wy wrócicie do siebie, do domu, do swoich środowisk, do swojej pracy. Tam są jeszcze, wszyscy jeszcze gdzieś tam żyliśmy, czy żyjemy w programach kat ofiara, a tu w stosunku do tych tak zwanych katów, tak, w stosunku do tych osób, które może są szefami w pracy, tak, może są partnerami, partnerkami, może są rodzicami, te relacje nie zawsze są takie, które by was cieszyły, ale oni są dla was największymi nauczycielami. I w momencie, gdy prawidłowo zaczniecie się z nimi komunikować, z tymi tak zwanymi katami, szefami, pracodawcami, współmałżonkami, partnerami, rodzicami, teściami, teściowymi i prawidłowo zakomunikować, to znaczy postawić też ich granice, ale granice stawiamy nie na tak zwanym ostrzu noża, komunikując poprzez emocje, ze złością, żalem, z pretensją, wyrzucając jakieś wiadro pomyli, to nie tak. Nie tak to ma być. Tylko ma to być komunikacja z uczuciami, czyli tak stanowczo powiedzieć, że nie czujesz tego, żebyście tak byli traktowani, tak? Że to nie wasz świat, nie wasza bajka, ale bez żalu, bez pretensji, bez jakichś takich, bez kłucia. Komunikacja ma być bez, bo język potrafi też kaleczyć, tak? Słowa potrafią też i kaleczyć, i zabijać. Chodzi o to, żeby to było w taki sposób, jakbyście sami chcieli być, jak ktoś miałby do was się komunikować. Ci ludzie, którzy odgrywają najlepiej, jak potrafią, swoją rolę tego kata, to patrzcie na nich jak na swoje własne emanacje. Oni, tak jak powiedziałem, najlepiej, jak potrafią, odgrywają swoją rolę. Na tę rolę się umówiliście w kontraktach przedurodzeniowych. Tych kontraktów się nie pamięta. Wszystko to po to, że oni wam pokazują, jacy sami wcześniej byliście, w jaki sposób zaburzyliście pole, w jaki sposób zaburzyliście równowagę i harmonię w polu, bo wszystko to, co ktoś wam robi, sami wcześniej robiliście. Czy w tym, czy w poprzednim życiu. Nie ma nic, co dziś doświadczacie, a sami czegoś takiego komuś nie zrobiliście. Nie ma czegoś takiego. Nie ma przypadków. Wszystko to, co do was przychodzi, jest wasze, co wcześniej zasialiście. Pole ceni to ta rzeczywistość, ten wszechświat, z którego się wyłoniliśmy, ta jednia, to jednorodne pole, to jest pole, które ceni sobie równowagę, harmonię, miłość. Tak? W momencie, gdy zaburzyliśmy równowagę i harmonię w polu, to ta równowaga prędzej czy później do nas wróci. Wszystko do nas wraca. Wszystko to, co my wysyłamy, do nas wraca. Jesteśmy w jakiś sposób na starcie zaprogramowani po to, żeby iść przez świat jak słon w składzie porcelany. Czyli żeby zaburzać tą równowagę i harmonię w polu. Zostaliśmy tak zaprogramowani już na samym początku, już w momencie, czy przed urodzeniem, tak? I w momentach poczęcia różne były te interakcje, ale także w momencie urodzenia, poprzez te wszystkie różne szczepienia, poprzez te wszystkie różne rytuały, jak w innych kulturach to obrzezanie, jak gdzieś tam tutaj u nas ten chrzest, co nie znaczy, że mamy mieć pretensje do pani szczepiącej, do lekarza, do swoich rodziców, że byli nieświadomi. Wszystko jest w najlepszym porządku. To wszystko tak miało być. Chodzi o to, żeby żadnej emocji z siebie nie
nie wygenerować do tego, co było. Najważniejsza jest ta chwila i ona jest jedyna prawdziwa. Ta chwila tu i teraz, chodzi o to, że wy zawsze możecie wrócić w przeszłość i rozdrapywać stare rany, wiedzcie tylko, bo macie taką możliwość wracania w przeszłość, ale wiedzcie tylko, że wam to nie służy. Nie służy ani wychodzenie w przeszłość, ani wychodzenie w przyszłość. Nikomu z nas nie służy. Chwila mocy to jest ta chwila tu i teraz. Będąc po prostu jeszcze w świadomości i nie w umyśle, a inaczej postrzegając tą rzeczywistość, pojawia się moc, pojawiają się przepływy, tak? Pojawia się taki jakby snop światła, światło i będąc w tym świetle, w przepływie tego światła, wszystko układa się zgodnie z waszą wolą i mogą zadziewać się cuda w naszym życiu. Więc urodziliśmy się w pewnych realiach, tak? W jakiś sposób oszczędni, przygotowani przez te różne tam... To są wszystko pewne rytuały, które nas jakby blokują na powrót do światła, tak? My jako malutkie dziecko to normalnie powinniśmy w tym świetle przebywać, idąc przez życie jako dzieciątko, będąc trzymanym przez ojca i matkę i będąc prowadzonym, małe dziecko jest w zaufaniu, że wszystko jest dobrze i ma ciepło, jest nakarmione, o nic nie musi się martwić. I my tu teraz w dorosłym życiu, już nieważne czy ci rodzice są fizyczni, czy ich nie ma, wy zawsze macie rodziców. Waszym ojcem jest ta wyższa jaźń, ta wyższa część duchowa, ta wyższa świadomość. Matką jest ta planeta, Matka Ziemia, z których to minerałów są nasze ciała i wszystko jest z jej minerałów. I oni są po to. I wasza wyższa świadomość pragnie, aby służyć swojemu dziecku. I Matka Ziemia też marzy o tym, jak każdy rodzic, a część z was już z pewnością jest rodzicem, i wiecie, że chcecie wszystkiego, co najlepsze dla swojego dziecka i nie chcecie, żeby wasze dziecko błagało, żeby składało wam ofiary, tak jest to przedstawiane w systemach religijnych, tak? Tylko chce wszystkiego, co najlepsze. Rodzice chcą wszystkiego, co najlepsze dla swoich dzieci. Jesteście takim dzieckiem, macie zawsze ojca, tą wyższą waszą jaźń, wyższą waszą świadomość i matkę. I ojciec i matka jednym jest z wami. Wy jesteście i ojcem, i matką. Natomiast w tym przejawieniu tutaj, w tym ciele, jesteście pod istotą duchową, ubraną w ciało fizyczne, pod pewnym imieniem i nazwiskiem, tak, narodowości takiej. I cóż, wchodzicie w pewne interakcje z zaprogramowanymi umysłami. Umysł zawsze miał być naszym sługą, takim dżinem, że mieliśmy go podszedć, wydać komendę, a on powinien powiedzieć, jest mój panie, moja pani, wszystko na wasze rozkazy, wszystko zgodnie z twoim zamówieniem, z twoim rycerzem. To jest twoim zamówieniem, z twoją komendą, z twoim życzeniem, tak? Wszystko. Natomiast gdzieś tam te systemy religijne, edukacyjne przeprogramowały nam te umysły, zawirusowały te komputery i ten umysł nie służy nam, tak? Im bardziej my się kierujemy, im bardziej kształcimy ten umysł, tym bardziej kalecy się stajemy, tak? Ja znam wielu ludzi mocno wykształconych w tej lewej półkuli z tytułem doktora, profesora i im większy tytuł, tym większy półgłówek, nie, przepraszam, tych wszystkich wykształconych ludzi, bo znam też i takich, którzy się wybudzili i potrafili odejść, zdystansować się od umysłu, odbyć tą najdłuższą podróż w swoim życiu, bo wy tu jesteście, aby odbyć podróż w swoim życiu. Najdłuższa podróż w waszym życiu to jest podróż rzędu kilkudziesięciu centymetrów. Stąd tutaj, tak? I mam wielu znajomych, mam też wielu lekarzy, którzy cudownie też już inaczej postrzegają tą rzeczywistość, już mówią tym innym językiem. I także pewne pierwsze osoby dołączają właśnie z tytułami doktorskimi i profesorskimi, bo widzą, że coś tam jest nie tak, że w swoich środowiskach wysoce lewopółkulowych, naukowych po prostu nie mogą się tam już dogadać i wiedzą, że tamte, bo po owocach poznacie wszystko,
po owoce. To znaczy ich, i oni widzą, że ci ich koledzy z każdym następnym tytułem to coraz to wyższe ego, coraz bardziej zadarty nos, coraz bardziej zadarta głowa i broda. I są coraz bardziej jak słonie w składzie porcelany, gdzie to ego po prostu kaleczy wszystkich dookoła, a jednocześnie kaleczy tego, kto się tym ego przejawia, posługuje na zewnątrz. Więc jesteśmy tutaj dla tej drogi, żeby odbyć, żeby przenieść się tutaj w tą przestrzeń, czyli inaczej postrzegasz tą rzeczywistość i wykonanie tej drogi, przejście tej drogi, to jest przyjęcie pewnej wiedzy, tą wiedzę otrzymujecie. Jest ona też i między innymi na naszym kanale tutaj my czujemy się pewnymi drogowskazami tylko, służącymi samym sobie, tak? Swoim własnym emanacjom, czy to Beatka, czy ja, czy Chris, czy wiele, wiele innych osób. Chociaż no, tutaj ten ostatni film Beatki mówiącym o tych fałszywych prorokach, bo w tym czasie, gdy to natężenie światła narasta i w ogóle nie przejmujcie się tym, co system pokazuje w telewizji, tak? Że coraz większe represje on, czy że jest coraz bardziej silniejsze. Nie, jest dokładnie odwrotnie. Chodzi o to, żeby tylko się w to coś, co jest tam na zewnątrz, nic się nie wkręcać, robić swoje. Ten system na zewnątrz, który nas testuje, który nas egzaminuje, każdego z nas w naszych własnych hologramach, nie chcę się chwalić, ale w przypadku mojego hologramu to on mnie nie egzaminuje, tak? Ja tego już nie zasilam, bo gdy nie mam strachu, mi się niczego nie boję, nie mam lęku, nie mam też do nikogo żalu, ani do siebie, ani do kogokolwiek na zewnątrz, nie zasilam go. Więc on mi nie czyni mi żadnych represji. Tak? W momencie, kiedy miał żal do policjantów, do wojskowych, do jakichś urzędników, do sanepidu czy do kogoś, to oni nie mieliby innego wyjścia, tylko po prostu musieliby mnie w jakiś sposób pokaleczyć. Tak? A jak ja do nich nic nie mam, ich nie zasilam, to nic nie wysyłam do nich, do pola, do lustra, do tego hologramu. Hologram jest lustrem, tak? Jak ja nic do nich nie mam, nie wysyłam, to nic też do mnie nie wraca. Więc to wszystko mi służy. Pan policjant jak zatrzymuje, to czy tam jest objazd, tak? Jak dzwoni tutaj pani, to po to, że zaprasza na szkolenie, co bardzo mnie cieszy, bo jest to dla mnie bardzo ciekawe, nowe doświadczenie. Ogólnie włączyłem już taki program służenia i wspierania. Wszystko mi służy i wszystko mnie wspiera. Tak? I też zachęcam was do tego, żeby też tak komunikować się z polem poprzez uczucia. My będziemy dzisiaj dużo mówili o uczuciach. Zróbmy tak, że gdzieś tam proszę, żeby ktoś kontrolował czas po około niecałej godzince. Dajcie mi znać, tak? I zrobimy sobie małą przerwę. Poznam wam pewne jeszcze konspekty. Mamy tutaj na Ziemi dwie rzeczywistości. Jedna jest zasłonięta przez taką syntetyczną. Jest rzeczywistość Matki Ziemi, taka macierz, matrix Matki Ziemi, która jest tu po to, żeby nas karmić, żeby nam służyć, żeby nas prowadzić, żebyśmy my tylko delektowali się smakami tutaj w tej rzeczywistości. Natomiast na tą pierwotną, prawidłową macierz, która jest w zasięgu każdego z nas, tylko należy się do niej przelogować. Na nią został nałożony matrix taki syntetyczny, sztuczny, w formie takiej jakby kopuły. Tak? I ta kopuła jest pewnym więzieniem, o czym już tutaj też Chris mówił. I zostaliśmy powkładani, czy sami siebie może, tak powiedzmy, powkładaliśmy do pewnych klatek. W zależności od tego, co wcześniej uczyniliśmy, tak teraz urodziliśmy się w jakiejś określonej klatce. Klatka numer jeden, kurczaczek w takim ścisku, że się nawet obrócić nie może. Czyli możliwości takiego człowieka są niewielkie. One są, te możliwości też pochodną jego i on startuje tutaj w tym życiu z taką świadomością, że nic nie mogę. Nie mam na nic wpływu. Życie się przydarza samo.
jest przypadkowe, jest jednym wielkim chaosem, tak? Jeśli chcę coś sobie poprawić, to muszę prosić na zewnątrz. O wszystko prosić i poprzez kapłanów do Boga, o cokolwiek, tak? I może coś dostanę, tylko muszę dużo zapłacić i błagać na kolana. Czy rodzic chce, żeby jego dziecko błagało go o chleb, o możliwość, o wszystko, żeby go błagało na kolanach i płaciło ofiarą, cierpieniem? Żaden rodzic tego nie chce, więc jakakolwiek modlitwa kierowana przez systemy energetyczne do jakichś zewnętrznych bogów, w ogóle jakakolwiek koncepcja, że jest coś na zewnątrz, poza wami, co ma wpływ na wasze życie, a wy macie tylko błagać albo składać ofiary, to jest fałszywa koncepcja, która jakby zwodzi na manowc. Większość osób, czy wszystkie osoby, które są w tej pierwszej klatce, jak te kurczaczki, brojlery, że nie mogą się ruszyć, to wierzą w jakiś system religijny, są gorliwymi wyznawcami. Im bardziej są gorliwymi wyznawcami, tym większymi są ofiarami, tym więcej powodów do ofiary mają w swoim życiu. Tak składają jakość swojego życia na stole ofiary. Tak? Jakość życia z relacji międzyludzkich, czyli są wtedy słabe ze swojego zdrowia, jest słabe ze swoich pieniędzy, one są słabe z braku ze swojej realizacji, samorealizacji, więc nie ma samorealizacji. Ci ludzie wierzą w systemy polityczne, że mogą im coś poprawić. Ci ludzie wierzą w systemy religijne, wierzą w autorytety, wierzą w lekarza. Tak? Mają telewizory. Stać ich na 20 cali na raty. Tak, wszystko mają na raty. Pasywa mają na raty. Mieszkania, lodówki, samochody, komputery, smartfony, wszystko na raty. Tak? Czas spędzają przed telewizorem, wracają z domu, to jest pracy. Pracują najczęściej na etacie, za grosze. Tak? Bo są wysoko fiskalizowani. Bo tu jest fiskalizacja około 95%. Jak wydacie ZUS, dochodowy, VAT, akcyzę, odsetki od kredytu bankowego, wychodzi 95%. Ale z pewnością znacie takich ludzi z tej pierwszej klatki, którym nic nie zostaje, którzy są na debetach, na kredytach. Znacie z pewnością takich ludzi. Tak? Więc no. Ja też gdzieś tutaj się urodziłem, w tej klasce. Tak? Natomiast czułem wielką potrzebę i wiedziałem, że ten świat jest inny. Tak? Mocno związany z realiami, jakby ograniczony realiami ekonomicznymi, czyli finansowymi, koncepcji religijnej gdzieś tam bardzo, bardzo mocno związany. Natomiast czułem wewnętrznie, że jest inny świat. Jest inny świat. I wiem, jak do niego dojść. Tutaj to są osoby, które zauważyły z tej pierwszej, aha, to są ludzie w wyścigu szczurów i zawsze przegrywają, bo mają taki problem, że wszystko co najgorsze, to, że im mają program, że im zawsze wiatr w oczy. Tak? Natomiast ja zauważyłem, na przykład będąc tu, że można mieć więcej, że są ludzie, którzy nie mieszkają w bloku na przykład, tak? Nie jeżdżą maluchem, ale mają też, mieszkają w domku i jeżdżą troszeczkę lepszym samochodem, mają więcej czasu, możliwości, że można inaczej, tylko trzeba troszeczkę inaczej zacząć działać. Czyli w tym całym wyścigu szczurów, jakim są ludzie w pierwszej i drugiej klatce, jeśli się nauczymy czegoś, czyli przyjmiemy do swojego umysłu pewną wiedzę, jak być lepszym od kogo? Od tego niby drugiego. Czyli jak w tym dualizmie wygrać w tym wyścigu szczurów, jak tutaj zakombinować, czyli jak pod kimś dołek podchować, jak biegnącemu z łokcia przyłożyć, żeby albo nogę odłożyć, żeby się przewrócił, jak wygrać w wyścigu szczurów, tak? Więc są tutaj ludzie też w drugiej klatce, mają już nie 20 cali, tylko 50 cali telewizor. Samochód
już jakiś taki dużo lepszy, tak? Często też w kredycie albo w leasingu, bo to często jest, tu jest też duże ego, więc wszystko jest na pokaz, tak? Na pokaz. Samochody, jakieś tam buty z krokodyla, jakieś tam kosmiczne smartfony, nie wiem co tam jeszcze, nie? Ego. Ale się okazuje, że oni też chorują. Też się leczą u lekarza, ale ich ego nie pozwala leczyć się u lekarza zwykłego, pierwszego kontaktu tamtego na kasę chorych, tylko prywatnie. Ich ego nie pozwala się leczyć u lekarza z tytułem jakiegoś tam magistra, albo nie, ja tylko u profesora. Nie płacę 150, tylko 600 za wizytę. Tak? Natomiast ci ludzie, mając dostatek dóbr materialnych, okazuje się, że nadal też nie czują się szczęśliwi. Nie cieszy ich to, że wygrywają w wyścigu szczurów. Dobra materialne są jakimś owocem, ale cała reszta leży w gruzach często, bo relacje międzyludzkie, relacje partnerskie z partnerem, partnerską, relacje rodzinne są często słabe, bo to ego powoduje, że ten człowiek nie będzie dobrym relacjach, nie będzie też szanowany, tylko po prostu bardziej się tego człowieka ludzie boją. Tak? Przebywanie w otoczeniu tego człowieka to nie jest delektowanie się, tylko po prostu no, taki może być to strach, no, nieprzyjemność ogólnie. Tak? Więc te grupy osób są w tak zwanym wyścigu szczurów, ci zawsze przegrywają, ci zawsze wygrywają, każdy ma telewizor i ci malutki, i ci większy karmią się w telewizorze. Tak? Karmią się w telewizorze, bo to jest podstawowy pokarm. To jest ta informacja, tak? Właściwie karmiąc się w telewizorze, zatruwają siebie, bo energia płynie za informacją. Czyli właściwie nie tak karmią, doją się. To jest bardziej. Dają się doić poprzez telewizor. Ci mają 20-calowy telewizor, ci 50-calowy. Oni karmią swój umysł informacjami z telewizora, a zwrotnie idzie energia. Bo my jesteśmy stwórcami. Mamy moc tworzenia. Tam, gdzie padnie nasza uwaga, tam idzie nasza energia. Fizyka kwantowa dowodzi, energia podąża za uwagą obserwatora. I namnaża w jego polu obserwacji przedmiot obserwacji. Co jest przedmiotem obserwacji po włączeniu telewizora? W takim dużym uproszczeniu telewizora to równie dobrze może być smartfon i te jakieś tam pudelki czy inne rzeczy. Czy to może być równie dobrze tablet czy laptop, ale w takim dużym uproszczeniu telewizora. Jaka informacja jest przekazywana do waszych oczu, do waszych uszu, tak? Czy to jest informacja, jakiej jakości informacja? Czy to jest informacja pozytywna, która wprowadza was w błogie stany? Czy to jest informacja słabej jakości, która wywołuje u was strach, że jest jakiś tam wirus, że jacyś zamachowcy zburzyli World Trade Center i teraz jest ogólnoświatowa walka z terroryzmem i bomba może wybuchnąć w każdym miejscu na świecie. To jest wojna, że to jest wojna bez granic. Bombardowanie takimi informacjami. Specjalistą jest między innymi pan Jackowski w informowaniu o takich rzeczach, albo pani Ela Pawela, gdzie aż się krew wżyła w noże, jak rodzi, jak się słucha, czy słuchało, ja już nie słucham, ale jest dużo, jak się słucha takich informacji, tak? To, że jest popyt na te informacje, to widać po oglądalności. Jeden film rok temu, Eli Paweli, ponad milion oglądać. Jak wiele osób kupiło tą informację, jak wiele kiloton emocji zasiliło Matrix. Ludzie są bateryjkami. To znaczy, my, istoty duchowe w ciałach fizycznych, jesteśmy takimi bateryjkami. Gromadzimy energię z pola, bo ona tutaj ciągle jest i sobie przepływa. I my po prostu mamy ją sobie brać i z niej korzystać i czynić tutaj raj na ziemi. Tak? Natomiast ta energia jest w umiejętny sposób zasysana przez system. Nie miejcie żalu do tego systemu. Bo żeby wyjść z tej pułapki, to lekiem jest tylko i wyłącznie miłość. A mając jakikolwiek żal do tego, co wy sami też stworzyliście, tych funkcjonariuszy, nie, to nadal się jest pułapcą. Więc żadna walka, ani żaden opór, żaden stop not, żadne protesty, żadna
to nie tędy droga. Tak? Wyjście z gry to jest droga, a nie bycie pionkiem w grze po stronie napierających albo opierających się. Więc po prostu mamy świadomie z tej gry wyjść. Wyjściem jest miłość, czyli przejście drogi od umysłu i mózgu, który jest pewną taką anteną umysłu, do serca, od emocji do uczuć. Emocje to jest to coś, to są takie stany, które ograbiają nas energii, ograbiają nas z mocy kreacji. Nasza moc kreacji jest zawierana i jest tworzony świat na zewnątrz, którego nie chcemy. Ten, którego nie chcemy, świat jest zasilony, stworzony przez kogoś, czyli przez część was, dla testów, ale zasilony mocą kreacji i emocjami tych osób, które przynajmniej uwagę swoją zwróciły na tą informację. Dlatego tak ważne jest pozbycie się ze swojej przestrzeni, między innymi telewizora, ale także nie wchodzenie w takie informacje, które wywołują w was słabe stany, niskie stany. Tak? Jak już coś źle czujecie, to po prostu nie, ani sekundy dłużej nie inwestujcie swojej mocy kreacji w coś, co wywołuje u was te stany, bo wiedzcie, że każda uwaga i każda energia, która idzie za tą informacją, to jest wasza inwestycja, która da wam gorzkie plony w życiu. My jesteśmy non-stop inwestorami. Wszystko na zewnątrz chce naszej uwagi. Za naszą uwagą płynie nasza energia i nasza moc kreacji. I teraz, jak oddamy na zewnątrz systemowi, on urośnie, tak? Kościelne pasi brzuchy lub politycy sobie kupią kolejne samoloty, bo już coś czują, że po prostu będą musieli się ewakuować. Budują jakieś twierdze w Alpach, jakieś miasta. Wszystko to, co robią, to robią to z radości i z błogości, czy ze strachu. Taka jest ich motywacja. A wy wcale nie musicie budować żadnych twierdz. Wcale nie musicie uzbrajać się w jakiekolwiek technologie. My nie poprzez technologię my mamy poprawić swoją jakość życia i przejść do tej innej rzeczywistości. Nie poprzez technologię, nie poprzez jakieś tam generatory. My mamy nie leczyć się ani lekami, ani technologiami, jakimiś tam rezonansami czy coś. To wspiera, co prawda, ale lekarz jest was sam. I wy sami przechodząc po prostu tą drogę tutaj, to sami się będziecie leczyć. Zobaczcie, no ci leczą się u lekarza i czekają pół roku za wizytą albo kilka lat za operacją. Tak? Ci leczą się, im tego nie pozwala u lekarza, mają niedodatek pieniądze, więc leczą się u profesora, u doktora. Tak? Ludzie w trzeciej klasce leczą się u szamana. Nie mamy coś tu. I sami albo w ogóle już nie doświadczać żadnych schorzeń, albo po prostu na bieżąco sami korygować wszystko w swoim życiu. Klatka trzecia to ludzie, którzy zauważyli, może byli też już w wyścigu szczurów, ale zauważyli, kurczę, co z tego, że mam pieniądze, co z tego, że mam dwa samochody albo pięć samochodów, nie mogę na raz jechać pięcioma samochodami. Co z tego, że stać mnie na pięć obiadów, jak i tak więcej, jak jednego nie zjem. Co z tego, tak? Co z tego, że jestem tak bogaty i mam tytuł profesora, doktora albo prezesa korporacji, jak ludzie się mnie boją zamiast mnie szanować i cieszyć się moją obecnością. Co z tego, że mam wszystko i mógłbym kupić najlepszego lekarza, jak zdrowie nie dopisuje, bo wątroba choruje, bo nerki chorują, tyle żalu, złości, pretensji, nienawiści. W tej wyścigu szczurów to też ogromne koszty się płaci. Te wszystkie złogi, to całe zakwaszenie organizmu, to jest w wyniku tego, że ten człowiek jest w pragnieniach, w realizacji pragnień poprzez gonitwę, poprzez walkę, poprzez podkopywanie pod kimś dołków. I ci ludzie widzą, kurczę, ja chcę inaczej, ja już nie chcę w ten sposób. Że ci ludzie zauważają, że można tutaj przejść i że inaczej kreować sobie rzeczywistość i materię. Ci widzą, że nic nie można zrobić, jakby się poddają, zawsze przegrywają. Ale niektórzy z nich zauważają, o, wystarczy trochę NLP, trochę socjotechniki, trochę DEIR, jakiejś tam kombinacji, trochę manipulacji, tak?
i można przeskoczyć do grupy, gdzie się wygrywa wyścigu szczurów. Ale to nadal jest kombinacja, to nadal jest manipulacja. Tak? Więc zauważają ci, że można mieć więcej, ale jakim kosztem? Kosztem manipulacji. W stosunku do kogo? Oni myślą, że w stosunku do nich. Nie. Oni, jedni i drudzy, to są to, ci, co zwyciężają, to oni walczyli z samym sobą. Bo wszystko wokół nas jest, to jesteśmy my sami. Więc podkopując dołki pod kimś, tak naprawdę pod sobą podkopali. Każdy dołek pod kimś to jest jakiś kamień na wątrobie, na nerce, czy jakiś złóg cholesterolowy. To wszystko to zawsze ma swoją cenę, jeśli się w taki świat, w taki sposób jakby w tym życiu, no, jeśli się walczy w życiu, tak? Natomiast tak, teraz ci już wyszkoleni, wytresowani w NLP, w socjotechnikach, w manipulacjach, zauważają, nie dali im to szczęścia, więc, ale widzą swoich znajomych, że są tacy, co mają luz. Mają czas, mają pieniądze, miarę jakiś spokój. Często ci mają pieniądze albo z tego, że realizują swoją pasję, albo z tego, że po prostu już wcześniej czuli, że mają iść drogą nie etatu na niższych szczeblach, nie etatu na wyższych szczeblach korporacyjnych czy urzędniczych, tylko po prostu, że aktywa mają pracować, czyli może jakieś garaże, jakieś nieruchomości, jakieś tam mieszkanka, jakieś takie różne rzeczy, albo po prostu tak cudownie już realizują swoją pasję, że wtedy już się jest delikatnie na fali i w przepływie. To jeszcze nie jest to, ale już w dużej mierze Matrix macierz służy, bo mają już po części zasilanie ci ludzie z macierzy Matki Ziemi. Czym cechują się jeszcze ci ludzie? Bo tak, ci mają telewizor, ci mają telewizor duży, ci nie mają już telewizora. Ci są albo katolikami, albo protestantami, ci może już poszukują, więc jacyś protestanci, może Świadkowie Jehowy, może jakieś tam inne jeszcze koncepcje. Ci już odeszli od koncepcji nadal są w koncepcji często jakiejś grubej księgi. Tak? Gruba księga to jest duża ilość informacji dla umysłu. Tak? Może to już nie jest Stary Testament, czy Nowy Testament, może to już jest Księga Wiedzy, może to jest Kurs Cudów, może to jest coś innego. Na tym każdym wyższym szczeblu są coraz cenniejsze informacje, coraz bardziej wartościowe informacje. W ogóle my przechodzimy tak jakby po schodach na coraz to wyższe szczeble i na każdym poziomie jest prawda i nieprawda. A my mamy odsiać ziarno od plewy. My mamy odseparować to, co jest dziegciem, a to, co jest miodem. Tak? To, co jest, to, co nam służy, co nam nie służy. Co jest trucizną, a co nas karmi. Na każdym poziomie. Każdy następny poziom to jest coraz wyżej, więcej prawdy. I w Starym Testamencie jest prawda, ale jest więcej nieprawdy. W Nowym Testamencie załóżmy, że to jest pół na pół. Tak? Załóżmy, że Księga Wiedzy to jest może 70% prawdy, reszta nieprawdy. Załóżmy, że Kurs Cudów to jest 90% prawdy, a reszta nieprawdy. I więc natomiast wszystko, co jest oparte o grubą księgę, to jest w ramach Matrixa. W ramach jakiejś koncepcji dużej ilości informacji dla umysłu. Natomiast na tych wszystkich szczeblach, gdzie zawsze jest ziarno i plety, my mamy odsiać, wziąć co dobre i iść dalej. W momencie, gdy będziemy się utożsamiać z czymkolwiek, to wracamy do danej klatki, czy wracamy do Matrixa. My mamy być tu. Gdy się powołamy na Stary Testament, wracamy do tej klatki. Gdy się powołamy na Kurs Cudów, do tej klatki. Gdy się powołamy na jakiegokolwiek guru, na jakiegokolwiek jakiegoś tam, na jakikolwiek autorytet, jakiegokolwiek profesora, zawsze wracamy do jakiejś klatki. Jedyna prawda to ta prawda, która jest waszą własną prawdą, a nie prawda. Nie prawda kogokolwiek na zewnątrz, tylko wasza prawda. A wasza prawda to jest wtedy, jakąkolwiek informację, załóżmy nawet stąd, od drogowskazu, weźmiecie, zastosujecie w życiu, bo czujecie, że jest godna uwagi i zastosowania, zadziała, wtedy wiecie, że to działa, to wtedy jest wasza prawda. I wtedy wy jesteście autorytetem, jedynym możliwym autorytetem.
Sami dla siebie jesteście autorytetem i nie może być innych autorytetów w waszym życiu poza wami. Oczywiście może być, bo zawsze macie wybór. Zawsze możecie powoływać się na autorytety, na grube księgi. W tych grubych księgach, tak jak wam powiedziałem, zawsze jest wielka mądrość, ale też jest to ta trucizna. Jak odseparować ziarno od plew? I do tego, do tej prawidłowej separacji, do tego służą nasze ciało i odczucia w ciele. I zawsze to ciało podpowiada, właściwie nasza wyższa świadomość, Matka Ziemia, poprzez nasze ciało podpowiada. Tylko my się w to wsłuchajmy, my się wyciszmy i zatrzymajmy. Będąc w gonitwie, tak, ci ludzie to nawet nie wiedzą, że jest jakaś wyższa świadomość, a podpowiedzi są zagłuszane, bo po prostu po powrocie z pracy, co jest włączane? Telewizor. Co jest otwierane? Piwko albo wódka, tak? Co jest jedzone? Chipsy albo coś przy, albo mięso, tak? Wysoko przetworzone, więc to są wszystko, takie są toksyny wprowadzane poprzez informacje, żywność, napoje, że ci ludzie nie słyszą swojego własnego głosu, tak? Ci odpalają często też telewizor, tylko trochę większy. Ze swojego banku, ze stosów, setek butelek wyjmują bourbona, nie najtańsze piwko, tak? Może korzystają też z jakichś narkotyków, nie wiem. Natomiast zagłuszają się. Chodzi o to, żeby się zatrzymać, wyciszyć. I te podpowiedzi zawsze są. Albo ja w swoim przypadku wam powiem, że one są tak, takie częste, subtelne i ciche, poprzez jakieś takie głosy wewnętrzne i miłe, błogie odczucia w ciele. Tak? To są jedne informacje i gdy się ich słucham, to i podejmuję decyzje z tych podpowiedzi, to są to często dobre wybory. Chociaż wszyscy ci moi koledzy, koleżanki, koledzy w marynarkach, w krawatach, wysoko wykształceni, pukają się w czoło. I tak się pukają już od około 20 lat, tak? Bo te pierwsze, gdy zacząłem robić te pierwsze, podejmować te pierwsze decyzje poprzez odczucia, za tym głosem, który tutaj gdzieś mówił, że mam to zrobić, natomiast nie chcę się chwalić, ale owoce są, tak? Na tamten czas były to bardzo, bardzo nielogiczne decyzje. Wręcz największa głupota, jaka mogła być. Ale realia się później tak pozmieniały, że kurczę, nie? Że to były najlepsze z możliwych wyborów. Więc serce wie, co dla nas jest najlepsze. Nasz ojciec, matka poprzez odczucia w ciele podpowiadają nam najlepszy wariant. Najlepsze, co może być dla nas. My się po prostu tylko słuchajmy.